Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie. Kolejny dzień orki. Orki pod Orkisz Ozimy oraz Żyto Ozime. Został nam już, mam nadzieję, przedostatni dzień orania. Dzisiaj będziemy mieli 17 hektarów już na liczniku woorane. Już albo i nie już. I zostanie tam w granicach 11 do woorania. Jakbyśmy się z Satą od samego rana pozmieniali, to jest to do zrobienia już w jeden dzień. W każdym razie już widzicie, że któryś dzień z rzędu wykonujemy tą pracę na mojej relacji na Instagramie, a ja mówię, że jest woorane 17 hektarów, to co ja robię, śpię? Otóż właśnie temu dzisiaj będzie poświęcony odcinek, czyli o trudniejszych niż w normalnych regionach rolnictwie oraz o wydajnościach, jakie się osiąga. Gdzieś tutaj na pewno może śledzicie innych rolników, którzy pokazują, jak ciągnikami osiągają 1,5 hektara na godzinę wydajności w 5-skibowym pługu, jeszcze do tego spalanie w granicach 15 litrów. Robota ucieka, jest wszystko ładnie, pięknie. No ale no właśnie, wszystko zależy od warunków. I dzisiaj sam stałem się taką ofiarą, powiedzmy, takiego porównywania bezsensownego. Czytam ciągników, ich spalań i tak dalej, i tak dalej. Czy jednak ten rząd dużo pali, czy nie dużo pali. A już okazuje się, że wszystko zależy od warunków, od pracy, którą wykonujemy, sposobu, w jaki ją wykonujemy. Dlaczego takie mam przemyślenia? Bo dzisiaj ponad prawie 6 godzin orałem 3 hektary. 3 hektary w dwóch działkach, jedna 90 arów, druga 2 hektary 10. O bardzo nieregularnym kształcie i wybitnie ciężkiej ziemi. Tutaj będziecie mieli gdzieś zaraz zdjęcie, jak to wyglądało. Do tego warunki też były niesprzyjające, bo i działka jedna na skłonie i troszeczkę podmokła po ostatnich deszczach, więc ten pościsk kół był duży, to się praktycznie tam wszystko brało do kół i ta wydajność była znikoma. No i teraz zapytacie mnie, jakie było spalanie. No spalanie było zatrważająco wysokie, takie, po którym odechciało mi się już dzisiaj pracować, bo wyszło mi tak uczciwie, czyli nie to, co komputer pokazuje, tą średnią na hektar, tylko realnie ile ciągnik spalił i wyorał, dało nam 24 litry na hektar. To jest bardzo dużo, to jest 6, 7 na dobrych warunkach 8 litrów więcej niż ten ciągnik potrafi realnie spalić na innych działkach bardziej przystępnych, chociażby jak ta, którą tutaj orzemy. Tutaj też jest klasa trzecia B. Ziemia ciężka, ale zwróćcie uwagę, znaczy nie zwróćcie uwagi, bo nie macie jak, ale trochę historii tej działki. Ona jest bardzo długo w naszym posiadaniu. Od kilku lat regularnie wapnowana, odpowiednio uprawiana, niezbierana słoma z tego pola. Tutaj przez wiele lat również była stosowana tak zwana okrywa zimowa, czyli jakiś tam no nasz pseudopoplon, nie ma to znaczenia jakiegoś większego, co tam było. I po tych wielu latach po prostu dbania o swoją działkę, mimo że ta ziemia jest ciężka, jest lżejsza niż chociażby inne działki takie świeże, które są w naszym gospodarstwie, często po jakichś nieużytkach, no bo tutaj głód ziemi jest duży, a też środki są ograniczone, więc jeśli chce się
dalej rozwijać, powiększać areał. Niestety, no, ja mam troszeczkę takich działek odpadków, można powiedzieć, na wsi, takich działek, których nikt nie chciał. No, nie dziwota, bo naprawdę 3 hektary 6 godzin, no dziękuję bardzo. W każdym razie wyorałem tutaj troszkę ponad hektar. Spalanie średnie, tutaj komputer pokazywał stan tych działek, tylko że on liczył też poślizg, z 23,5 już spadło na 21,6, a wydajność 0,5 na 0,7 w ciągu tam niecałej godziny, tam godziny jest kawałkiem. Więc od razu widać tutaj różnicę w pracy, różnicę w jakości orki. Tutaj zobaczcie, już jest na tyle dobra struktura po orce, że tutaj delikatna uprawka i pole jest gotowe do zasiania solo siewnikiem, bez żadnej aktywnej brony, bądź od razu można wjechać broną aktywną i naprawdę pole jest super dopieszczone. Czuć też po ciągniku, jak się zachowuje. Na przykład nie szarpie, niewyczuwalny jest poślizg praktycznie dla nas, dla operatora. Nie wypada z bruzdy, nie zsuwa się z bruzdy. Gdzieś tam pługi nie czeszczą. Całkowicie inna kultura pracy. No i oraz dość stosunkowo długa działka, no bo parę minut się jednak od końca do końca jedzie. No i teraz pytanie, które trzeba postawić na koniec tego vloga. Czy 24, czy 25 nawet powiedzmy do litrów na hektar to jest dużo? I nie da się na to odpowiedzieć jednoznacznie, na to pytanie, bo jadąc innym ciągnikiem prawdopodobnie spaliłby bardzo zbliżone ilości paliwa, a ten w innych lekkich warunkach, gdzieś tam powiedzmy na jakichś lekkich ziemiach Wielkopolski, na równinach, też by odpowiednio mniej palił, a może można byłoby się pokusić o piątą skibę nawet na lekkich ziemiach, jeżeli by nie było dużych podjazdów, bo zobaczcie, tutaj jest dość duży podjazd, a my w większości przypadków tutaj podjeżdżamy z prędkością 9 na godzinę. No jeżeli nas tam gdzieś złapie troszeczkę mocniej, no to te minimum 7 z kawałkiem na godzinę jedziemy, co jest dobrą prędkością do orki. Także tutaj naprawdę jest, jeśli chodzi o wydajność tego zestawu, bardzo dobrze się pracuje. Dlatego ja też początkowo troszeczkę podłamany, bo no po prostu zacząłem się irytować w ciągniku. To 6 godzin, godzina za godziną, godzina za godziną, tego pola nie ubywa. Paliwo leci, a ja kurczę stoję praktycznie w miejscu. I tak, i zły od razu na ciągnik, zły na działkę, zły na siebie, i zaczynają dochodzić jakieś niepotrzebne frustracje. A tak naprawdę pewnych rzeczy się nie przeskoczy. I tak po prostu jest. Zobaczcie, tutaj mam troszeczkę bardziej wilgnę tutaj. O, od razu. Zresztą widać, jak ziemia jest pulchna i miejscami ma więcej wody, jak siada kółko od pługa. Na tamtych działkach poprzednich to tak schodziło koło od pługa, że przestawało się kręcić, tylko się pchało. Także naprawdę ciągnik dostał swoje po garach, ale przynajmniej DPF-a wypalił. No, tato się szykuje w tej chwili pod załadunek, bo gdzieś po godzinie 16 ma podjechać tir, załadować się z owsem. Do 21 będziemy się ładować, pewnie tak nam zejdzie. Kolacja, prysznic, szybkie pakowanko i jadę do Wrocławia.
I dzisiaj jest piątek i w sobotę rano wyjeżdżamy na Agro Show w Bednarach, także widzimy się, mam nadzieję, na Bednarach. Film pewnie się pojawi po targach, ale będzie mi miło, jak napiszecie w komentarzu, że akurat z wami się widziałem. No tutaj warunki do orki są fenomenalne, naprawdę. Orka równiutka jak na stole. No tak się chce pracować, tak się chce naprawdę pracować, ale też myślę, że bez znaczenia tutaj nie było wcale podwójna uprawa. Tamte działki dostały tylko talerzówkę, a ta działeczka dostała talerzówkę z gruberem, bo mieszaliśmy wapno. I ta działka i taka poprzednia, którą, na którymś tam vlogu na pewno się pojawi, dam teraz linka, gdzieś w górze powinien się pojawić do tej działki, też był robiony gruber i też rewelacyjnie się orało. No nie każdą glebę da się wyorać na tak zwaną razówkę, no bo po prostu się odkłada takie płaty ziemi i to potem doprawić, a nie daj Boże się nie orać i od razu uprawiać, to tak, ale zostawić na jeden dzień, jeszcze jak jest ładna pogoda, w słońcu, tak zwane ziemie minutowe, jak za minutę się nie doprawi, to już potem nie można niczym doprawić. Także tak to wygląda. Puk ładnie kryje. No czasami się zdarzy, gdzieś tam wyrzuci większą grudkę, a tu dosłownie marginalne jakieś zdarzenie. Prawdopodobnie gdybym zmienił połówkę w dół, dał, to by tak nie robił, ale nie chcę pozwolić, żeby sami ładowali ten owiec beze mnie, więc zaskoczyć jak najszybciej tą działeczkę, żeby im jeszcze coś pomóc. Przychodzi dwóch sąsiadów pomagać szuflować, bo to dzisiaj robota na łopaty, nie ładowareczki, nie silosy załadunkowe, stryszek i łopatka. Kurczę, wspaniała sprawa. Mięśnie same rosną. Sen jest dobry. Śpi jak się jak zabitym. Szybkiego drinka do spania. Człowiek nawet nie wie, kiedy zasypia. I tym optymistycznym akcentem, z myślą o wieczornym drinku, kończymy i słyszymy się w następnym materiale. Na razie, do usłyszenia, cześć.